Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie. Nie mam pojęcia kiedy wy to oglądacie, ale ja to nagrywam w pierwszy dzień świąt, kiedy mój pies tuptał po przedpokoju. Mój żołądek już totalnie wysiadł, totalnie. I jeszcze fun fact, w dla mnie pierwszy dzień świąt, ale ogólnie to w Wigilię, jeszcze zostałam okres, który jest takim zwieńczeniem 2020 roku, bo w tym roku chyba tak ciężkiego okresu jeszcze nie miałam. Czuję się jak spuchnięty balon, taki bolały i cierpiący. Wobec tego to jest świetny moment na to, żebyśmy nagrali taki chat make-up, w którym przetestujemy sobie moje ostatnie upolowiane ofiary w Rossmanie. Zapraszam do oglądania. Na twarzy mam podkład i korektor. Podkład to już totalnie kończący się Paese Long Cover Luminous plus witamina C i Lovely No More Dark Circles. Ostatnio totalnie połamałam sobie język, próbując to powiedzieć. No i słuchajcie, tak, pod okiem mam Ibre, ten mój ulubiony, wiadomo. Pierwsza rzecz, jaką będziemy testować, jest to po prostu nowy, rewolucyjny produkt. Podobno. Taki puszek. Taki puszek widziałam, że wydała XXX czasu temu Tati. Widziałam, że niektórzy mówią, że jest to totalnie bezużyteczne, niektórzy, którzy to testują, widzę, że faktycznie używają tego. Wiem, że odpowiedniki też są na AliExpress i też niektórzy z nich korzystają i zachwycają się. Ja nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jak tego użyć. Wiem, że teoretycznie można to użyć również do rozprowadzenia podkładu, natomiast za bardzo kojarzy mi się to z tymi takimi puchatymi gąbkami. Wiecie, o co chodzi? Tymi niby welurowymi, które mają kompletnie nie wchłaniać podkładu. Ja nie lubię za bardzo wykończenia, jakie one zostawiają na twarzy. To totalnie nie jest moja bajka i wszystkie je pooddawałam w dobre ręce. Ale myślę, że może się on sprawdzić do aplikowania pudru. Także mam tutaj puder wypiekany od Golden Rose. To jest, słuchajcie, Mineral Terracotta Powder 02. No i paćkam sobie po tym. Na pewno on ściąga mega dużo produktu, więc ja sobie troszeczkę odpukam. No i zobaczmy. Wiecie, nie wiem jak ten od Tati, jakby jak pierwszy puszek tego typu, który powstał, aczkolwiek wydaje mi się, że ten może mieć ten z Vibo zupełnie inny materiał, zupełnie inną strukturę, zupełnie inne wszystko, bo bardziej kojarzy mi się to z takimi puszkami, jak po prostu są dodawane do pudrów sypkich na przykład. Wiecie, większość marek coś takiego robi. Na pewno on aplikuje więcej produktu, ja jeszcze cały czas odbijam go na dłoni. Na pewno aplikuje więcej produktu niż zrobiłby to, wiecie, duży puchaty pędzel. Ja mam tutaj Ibre, przez co dodaję też odrobinę krycia. Ciężko mi powiedzieć po kolorze, czy on ściąga mój podkład, czy nie. Wydaje mi się, że odrobinę tak. Bardziej widzę zastosowanie dla tego puszku. Zaraz wam pokażę jakie. Bo dla mnie produkt, który nabiera na moją skórę, jeżeli chodzi o wykończenie cery, więcej produktu niż mógłby i niż na przykład pędzel mógłby, niż wystarczy, to nie jest coś, co ja wybieram. Bo jeżeli chodzi o wykończenie cery, to dopóki nie mówimy o bronzerze, różu i rozświetlaczu, to im mniej, tym lepiej. Wiecie, im mniej podkładu, tym lepiej, im mniej korektora, tym lepiej, im mniej pudru, tym lepiej. Także jeżeli mogę mniej tego produktu nałożyć i lepiej rozłożyć dużym, puchatym pędzlem chociażby, no to po co mam to robić czymś takim? Natomiast wszystko zależy od tego, kto jakie ma wymagania, bo gdyby zależało mi na tym, żeby mocno zmatowić moją skórę oraz żeby mocno dodać jeszcze krycia, to wtedy to jest świetny produkt. Bo można nim fajnie wpracować na przykład puder matujący, czy to w całą twarz, czy to tylko w te takie, wiecie, miejsca, które wybitnie wam się wyświecają. Wydaje mi się też, że na pewno lepiej w ten sposób zasytujemy mokry, kremowy produkt na skórze. Też dla wielu osób jakby dla wielu osób to, że on doda krycie, będzie dużym plusem. Natomiast, jeżeli macie taką cerę jak ja i no po prostu nie gustujecie i nie potrzebujecie tego, co przed chwilą wymieniłam, to ja na przykład mam coś takiego, że jak mam już zrobiony cały makijaż twarzy, a zazwyczaj robię to w takiej kolejności i zaczynam na przykład malować oko, malować kreskę i tak dalej, to ścieram sobie tutaj wszystko, więc możecie zrobić sobie coś takiego.
i zabezpieczyć tu jeszcze na przykład pudrem i malować. Również wiem, że robią tak profesjonalni make-up artist na klientkach, także dla mnie ten puszek jak najbardziej przeszedł tej kontrolę jakości, spoko. On jak dla mnie z obu stron jest tak samo wykończony, plus przez to, to ta strona jest taka nie bardzo do użytku. Spoko, on był też bardzo tani, jest ładny, cutaśny, no to jest produkt, który uważam, że w sumie w każdej kosmetyczce się przyda, czy profesjonalnej, czy mniej profesjonalnej. Natomiast na pewno u mnie nie do aplikacji podkładu, a już na pewno nie do aplikacji pudru, bo no bo po prostu ja, wiecie, no widzę, że jego jest za dużo. O, ten puder przyciemnia. Bo jak nakładam go pędzlem, to tego nie widzę, a teraz nie wiem, czy widzicie, ja widzę. Dobra, zrobimy sobie konturowanie poza kamerą i do tego konturowania, ocieplania użyję mojego ukochanego bronzera z Revolution Reloaded Bronzer Holiday Romance i spróbuję też uratować tutaj troszeczkę tą sytuację. Widzicie, jaki mam słodki kubeczek? Dostałam pod choinkę od Psiapsi i tu jest moja Kimusia. Tylko bliki się robią, więc może nie widać. I jest napisane We wish you a Merry Christmas. Christmas. Tak, Christmas. Prawidłowa wymowa to podstawa. Mam tutaj pędzel z NAM, ponieważ zaopatrzyłam się w produkty NAM. W tym pędzlu się zakochałam, widząc go tylko na opakowaniu. Ogólnie te pędzle od nich wydają się fajne na opakowaniu, bo nie było testerów w rosku, a nawet jak są testery w rosku, to zawsze są tak zmacane i opalcowane, że no ale teoretycznie od tego jest tester. Dobra, nieważne. No i mam tutaj taki set róż i rozświetlacz, ponieważ również, jak widzicie, mamy tu Vibo, ta kolekcja się nazywa coś tam Doll, no nie? No dawaj, żona krupa. Doll Case Baked Blusher Plus Shimmer. Hypnotizing. Puderniczka jest śliczna, bardzo ładna ogólnie cała wizja tej kolekcji, taka outside jest bardzo ładna. W środku mamy lustereczko, róż i rozświetlacz. Rozświetlacz jest mega chłodny, przynajmniej taki mi się wydaje. Róż też jest raczej w tę chłodną stronę i jest on mocno rozświetlający. Zaczniemy od różu. Wezmę sobie Boho Beauty 122V. On jest bardzo mocno rozświetlający. Ja bardzo lubię rozświetlające wszystko. Co? No takie rozświetlające produkty podkreślają nam fakturę skóry, także jeżeli źle się z tym czujecie, że coś wam podkreśla fakturę skóry, no to okej, rozumiem, ale pamiętajcie, że to, że ktoś wam powie, że nie możecie takich używać, bo podkreśla wam fakturę skóry, to jakby fakt, no nie? Róbcie tak, żeby wam się podobało. Także moje pory, zmarchy i blizny po trąciku są pięknie podkreślone, ale i to by były od rozświetlacza, są. Okej, róż wygląda ślicznie i mimo tego, że nie jest taki chłodny, to wydaje mi się, że on by równie pięknie wyglądał, gdybym była teraz wykąpana, jak zazwyczaj mam to w zwyczaju w samoopalaczu. Słuchajcie, nie chce mi się ostatnio, tak strasznie nie chce mi się. Mam ostatnio tak przesuszoną skórę od kaloryferów, u mnie w mieszkaniu jest mega takie suche powietrze. Rozważam kupno nawilżacza, ale tak, mam mega przesuszoną skórę i jak mam do wyboru nałożyć wieczorem samoopalacz albo coś mocno nawilżającego, to wybieram coś mocno nawilżającego i widzicie, samoopalacze trochę tęsknię. Dobra, pięknie rozświetla, powiem wam, że tak pięknie rozświetla ten róż, że ja totalnie mogłabym zrezygnować z rozświetlacza, no ale nie po to mamy pędzel do rozświetlacza i rozświetlacz. Nie podoba mi się w opakowaniu ten rozświetlacz, w sensie on wygląda ładnie, tylko wydaje mi się po tym, jak wygląda w opakowaniu, że nie będzie wyglądał ładnie na policzku. Okej, odwołuję to, wszystko odwołuję. Jezu, jak ślicznie. Słuchajcie, ten rozświetlacz z tym różem, mam bardzo, w sensie tak jak mam dopiętą tą kitkę, to z tyłu bardzo brzydko wygląda, więc mam nadzieję, że się tak bokiem obkręcam, tego nie widać. Ślicznie. Jezu, wygląda jakbym miała skórę z porcelany, czy wy to widzicie? Ogólnie to było w dobrej cenie, bo ja wszystkie te produkty znam i Vibo kupiłam na przecenie. Także uważam, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek zakupy w Rossmanie, to naprawdę warto jest mieć tą ich kartę Rossman. Też jeżeli macie maluszki, to ja korzystam z Rossmę, jak kupuję dla tacika pampersy. No, i warto jest czekać na przeceny, bo ja kupiłam te wszystkie rzeczy za nawet nie połowę ceny. No przepięknie to wygląda, bardzo polecam, bo wygląda ślicznie.
wygląda ślicznie, pięknie się to łączy ze sobą, pięknie to podbija nawzajem ten efekt. No po prostu totalnie ląduje do mojej everyday szuflady i totalnie będę codziennie po to sięgać. Znaczy ja się nie maluję codziennie, do każdego makijażu sięgać, więc myślę, że teraz często będziecie widzieć to w filmach. Pięknie, pięknie, zakochana jestem, pięknie, naprawdę, wow, ślicznie, ślicznie. Nałożę sobie też odrobinę tego rozświetlacza, ale tak odrobinę, bo mam bardzo mocno zmatowioną skórę przez ten puszek. No i są to produkty wypiekane, a jak wiemy, produkty wypiekane zawsze starczają na dłużej. I pędzel też jest jak najbardziej super. Jest super. Ja takimi pędzlami z takim włosem, on jest taki, że bardzo się rozciapiża. Wiecie o co chodzi? On nie jest w ogóle zbity. Bardzo lubię aplikować takimi pędzlami wszystko na twarz. W sensie i puder, i rozświetlacz, i róż, i bronzer, bo wtedy to jest tylko, ta skóra jest taka tylko muśnięta. Dobra. Polecam, bardzo polecam. Ok, kojarzycie tą słynną bazę P. Louis Base Academy, bla bla bla. Ja jej nigdy nie używałam. Ona jest po prostu wychwalana pod niebiosa przez chyba każdego od makijażu, kogo znam. No i myślałam, że mi się rozładował nawet. Widziałam, że i Ada Grodkowska, i Zmalo porównują ją. Tą znam właśnie do tej bazy. Położę jej bardzo małą ilość i będę na niej, myślę, że w takim przyspieszeniu pracować moją ulubioną paletą, którą znam. I ta paleta na wszystkim dobrze pracuje. Także stwierdziłam, że wezmę coś, co znam, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to żeby nie można było tego zrzucić na to, że no, bo paleta nie dała rady, tylko po prostu wzięłam paletę, która jest totalnym pewniakiem. Widzicie, straciłam kciuka, bo to są moje paznokcie i jak byłam ostatnio u mojej pani od paznokci na paznokciach, to mówiła mi, że no słuchaj, to już by było dobrze zażelować, bo są naprawdę długie i jakby no taka długość bez żelu to nie jest może najmądrzejsza rzecz pod słońcem. No co ja, co ty, to następnym razem. No i niestety okazuje się, że miała rację. Dobra, nie wiem, no. Ogólnie ona jest taka, tak o, zastyga na matowo i wydaje mi się, że zastyga dość szybko, też bardzo szybko wpracowuje się w skórę, także takie pierwsze wrażenia. I tutaj ona jak najbardziej ma szansę wyrównać Wam koloryt powieki, ponieważ jest w odcieniu korektora. No i co, ja zrobię taki bardzo basicowy makijaż w ciepłych brązach. Paleta jak coś to jest Everlane Charming Mocha i ja chyba nie widzę absolutnie żadnej różnicy. No, cienie bardzo ładnie się rozblendowały, dokładnie tak jak rozblendowałyby mi się na korektorze, bo ja na co dzień pracuję po prostu na korektorze, nie pracuję na bazach. Nie widzę po prostu różnicy, jakby bardzo spoko to było, ale no nie widzę kompletnie różnicy. Zrobię szybciutko jeszcze drugie oko, żeby jakby upewnić się, że nie widzę różnicy i zaraz do Was wracam. Wracam do Was ze skończonym makijażem. No i powiem Wam szczerze, że ja naprawdę nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o tą bazę. Tak jak mówię, fajnie, bo ona jest cienka w konsystencji, można nałożyć jej bardzo niewiele i jak najbardziej bardzo spoko pracuje się na niej cieniami. Natomiast nie widzę jakiejś horrendalnej różnicy, że niesamowicie mi się na niej pracowało w porównaniu do na przykład mojego ulubionego korektora, którego używam jako bazę. Warto też tutaj wspomnieć, że ja ogólnie nie jestem fanką baz, bo ja po prostu nie czuję różnicy w bazach, naprawdę. Słynne bazy z NYX, z Inglota i tak dalej. Tak, one mogą być fajne, ja mogę je mieć, ja mogę je lubić, ja mogę ich używać, ale ja nie czuję, wiecie, takiego przeskoku, takiego wow między bazą pod cienie a korektorem. Natomiast jest to spoko produkt i jak najbardziej będę go używać, będę do niego wracać i go użyję. Teraz cienie błyszczące. Zakupiłam sobie paletę, ponieważ ja ogólnie potrzebuję palet magnetycznych, bo ostatnio pojawiło się u mnie sporo pojedynczych wkładów, których po prostu nie mam gdzie przechowywać, tak żeby fajnie się z tego korzystało. Paleta była w spoko cenie, paleta była w spoko cenie, była dostępna stacjonarnie, była większa, mniejsza, ja wzięłam mniejszą. Ona też bardzo ładnie wygląda, ma tutaj matowe wykończenie, sratatata. Mam tutaj dwa cienie
błyszczące. Czy one mają z tyłu nazwy? Tak, chyba mają z tyłu nazwy, więc mamy Stellar Pink oraz Starry White. No i zastanawiam się, który bym chciała tutaj zaaplikować. Ten coś tam White jest o wiele miększy, on jest taki troszkę masełkowy pod palcem. I one oba mi się bardzo podobają i nie wiem, ten jasny może spróbujmy? Nie wiem, czy aplikować to na NYX Glitter Primer. Okej, tak to się prezentuje bez NYX Glitter Primera. One są bardzo drobiniaste, spoko, bo ja lubię drobiniaste. Cienie błyszczące. Ciekawe, jak będą wyglądać na NYX Glitter Primera, zaraz się przekonamy. Ten biały, tak go nazwijmy, jest bardziej drobiniasty. No i na pewno na NYX Glitter Primerze mielibyśmy ten plus, że to by się przykleiło i nie roznosiło tutaj nigdzie. To nie jest kwestia cienia, tylko bazy, no nie? Także na drugim oku zaraz spróbujemy sobie to zaaplikować na NYX Glitter Primer, ale błyszczy się i mieni przepięknie, jak miliony monet. Tak, drobiny z tego cienia są już absolutnie wszędzie. Moja wina, nie wiem, czy mnie podkusiło, żeby nałożyć bez. No ale wiecie, to jest test, więc musimy zobaczyć, czy bez glitter primera to się przyczepi. Nakładam standardowo minimalną ilość NYX Glitter Primera i na to mieszam sobie chyba cienie. Okej, no tutaj już, tak jak mówię, przykleja się po prostu bardziej, przez co, zobaczcie, widzicie różnicę? Też tak nie migrują te drobinki. Wygląda to bardzo ładnie, cienie bardzo ładnie przyczepiają się do powieki. Jedyne co, no to tu sobie migrują jak każdy cień. O nie, pobrudziłam dolną, a tego nie chcieliśmy. Okej, spróbowałam to troszeczkę uprzątnąć, zrobiłam taką rozmazaną kreskę i nie dało się tego bardziej uprzątnąć. To jak niesamowicie! Drobiny tych cieni osypały się wszędzie, to jest niesamowite. No ale jest to moja wina, bo nie nałożyłam na NYX Glitter Primer, a zawsze, nawet turbo pigmenty nakładam na NYX Glitter Primer, mimo że zawsze wszyscy mówią, że jakby największym plusem, jednym obok największych jest to, że nie trzeba ich aplikować na NYX Glitter Primer. No ja to robię właśnie po to, żeby przykleić, żeby one nie migrowały. No widzicie, no ja tutaj tego nie zrobiłam. Mi taki efekt nie przeszkadza, ale domyślam się, że wielu osobom mogą przeszkadzać drobiny na całej twarzy, więc po prostu bierzcie to pod uwagę. Teraz słuchajcie, dotuszowuję moje rzęsy, ponieważ będziemy kleić sztuczne. Mam tutaj rzęsy Vibo Dolls Lashes. Vibo Doll Lashes. Ja już je sobie przecięłam i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja. One są bardzo ładne, natomiast są na takim grubym pasku. Ja raczej staram się unikać rzęs na grubym pasku z tej prostej przyczyny, że ponieważ po prostu wolę wygodniej mi się kleić na takiej cieniutkiej przezroczystej niteczce, ale już chociażby moje ulubione rzęsy Pierre René z Amelią Szczepaniak Instami są oczywiście Clay Duo, są na takim grubym pasku, nie? A mimo to bardzo je lubię, także let's see. Rzęsy prezentują się w taki sposób i bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają do takiej wyciągniętej, długiej, rozmazanej kreski. Są prześliczne i no moje oko z każdej strony wyglądają dobrze. Słuchajcie, będziemy cisnąć z brwiami, bo mam tutaj do przetestowania nowy żel do brwi, którego strasznie się naszukałam, bo on był wszędzie wykupiony. Z Eveline, więc najpierw przeczesuję sobie brwi. To jest ta nowa cienka kredka Micro Precise Brow Pencil, również z Eveline. Tutaj dorysuję sobie jakieś brakujące włoski.
Okej, okay, żel jest kompletnie przezroczysty. On ma taką śmieszną szczoteczkę. Nie widziałam chyba jeszcze takiej. Ona jest taka jakby zakręcona. I jest grubsza, 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 cieńsza, cieńsza, cieńsza. Okej, okay, to może być ciekawe. Zobaczymy, czy on będzie taki mocny. Okej, okay, strasznie dużo się go tutaj nabiera. Ale to nie jest problem, bo wystarczy sobie, wiecie, wytrzeć tutaj o dziubek. Dobra, dajmy temu chwilę, zobaczmy jak to zaschnie, więc w czasie zrobię drugą. Dobra, użyję sobie konturówki z Revolution, to jest konturówka, słuchajcie, z zeszłego roku, z kalendarza adwentowego, już jest totalnie malutka. Kocham ten odcień, nie potrafię znaleźć odpowiednika. I pomadka to jest Matte Magic Eveline Lip Cream Long Lasting 21. I to jest, słuchajcie, taki idealny nidowy brązik. Dobra, robimy test brwi. Okej, okay. Na tej brwi on jeszcze nie zasechł w 100%. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że po prostu za dużo go nałożyłam. Bo tutaj już nałożyłam go mniej, bo już wiecie, obtarłam ten aplikator. I ta brwi prezentuje się bardzo ładnie. Także myślę, że będzie ok. Ja jeszcze dzisiaj zrobię mu test grzywki. Bo pochodzę sobie przez resztę wieczoru. O właśnie, tak. I grzywka będzie mi te brwi cały czas pyrkać, więc zobaczymy jak one przeżyją. I tą informację znajdziecie w opisie. Okej, okay, dla mnie jak najbardziej pozytywny teścik. Jedyne co miałam przygotowane, ale czuję, że on ściąga. Czuję, że on tutaj utrwalił. A nie wykorzystaliśmy tego, nie przetestowaliśmy. To jest, słuchajcie, glitterowo-metaliczny, zastykający cień do powiek. Z Lovely Next Time, bo już dzisiaj wystarczająco mi się tutaj wszystko mieli i błyszczy. Słuchajcie, w tym filmie mam dla Was rozdanie. Zapraszam na dole do przypiętego komentarza i opisu, żeby dowiedzieć się więcej. Dziękuję, że ze mną byliście. Słuchajcie, pierdyknijcie sobie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. A jeżeli subskrybujecie, to upewnijcie się, że aby na pewno subskrybujecie, bo YouTube lubi robić różne rzeczy. Pierdyknijcie sobie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam widzimy się codziennie. Dziękuję, że ze mną byliście. Buziaczki. Bajo!